co to nagrywa teraz? Dobra. Jesteśmy na podwórku Damiana Dziadków. Trochę zmniejsze. Tutaj jest ogródek, bardzo ładne kwiaty. Tutaj się znajduje drugi ogródek. Duży. To jest dom Damiana Dziadków. Jeżdżą tutaj dużo traktorów. To co, przejdziemy do tego, że idziemy zobaczyć zwierzątka. Wszystkie zwierzątka, które tutaj są. Ich jest trochę sporo. Tutaj jest ogródek, który my widzimy z balkonu, gdzie mieszkamy na razie. Idziemy sobie, idziemy. No i jesteśmy na tyłach domu Damiana Dziadków. Tutaj są pieski. Moresik malutki, zadziorny pieseczek, malutki Moresik. Fajny, co? A to jest Wafel. Duży pies. Ale bardzo fajny. A tutaj są króliczki. To jest duża króliczka, która będzie miała jutro dzidziusie małe. Tutaj mieszkają w takich klateczkach. Tutaj jest kolejna, która będzie miała za 3 dni dzieci. Duża, doradna kluska. Teraz idziemy do małych, szarych króliczków, samiczek dokładnie. Są we dwie, jedna ta jest bardziej śmiała, ale też się boi. O, zobaczcie, jak się ładnie rozłożyły i pokazały, jakie są wielkie. Teraz idziemy do samca alfa, który jest ojcem. Jest naprawdę wielki, nie? O, zobaczcie, jaki jest olbrzymi, bardzo duży, waży 7 kilo. Pokażę wam z daleka, gdzie, jak mieszkają. W takich klatkach każdy, w takich domkach. I pokażemy wam malutkie króliki, znaczy nie są już takie małe, bo mają parę miesięcy. Jest ich 5 i mieszkają z matką. Zobaczcie, tutaj są króliczki. Malutki czarny króliczek, ciep. Matki nie widać, bo jest tutaj bardzo ciemno, ale jak oddalimy, to ładnie widać je wszystkie. O, chce wyjść do nas. Chodź. Matka się gdzieś schowała. A leży! To największe. Jest ich mamusią. Mieszkam w dużej klatce. Dobra. Przejdziemy teraz. Tutaj jest taka budka, gdzie trzyma tam różne pasze i w ogóle. Idziemy sobie, o, tutaj są narzędzia, smycze psów, no i tutaj miejsce, no i toaleta, rzecz jasna. Nie może obejść się bez toalety. Drzewo, dużo drzewa, dużo. No i teraz przejdziemy tutaj. Są drzewa, bardzo dużo ich jest, jak popatrzymy na dole, to jest ich bardzo dużo. Wiśnie, jabłka, gruszki. No i przejdziemy tutaj części uprawne bardziej. Czyli tak, ogórki. Jest tutaj szklarnia, w której znajdują się pomidory. Możemy przejść, zobaczyć pomidory. Tutaj już niektóre są dojrzałe, jest ich bardzo dużo. Ogórki i takie tam rzeczy do tego. Tutaj są ogórki, cebula czerwona i żółta, przybliżenie, oddalenie. Tutaj są marchewki, popatrzmy, jakich jest wiele. Tutaj są pietruszka rośnie, mała. Tutaj jest pietruszka, tu jest kapusty, dużo. No i tutaj rośnie groch. Buraki. Fasola. Bober. Dużo. Salaterka. A tutaj jest dla królików jedzenie. Tutaj są ziemniaki, które osobiście kopałam. Jest ich dużo, aż do samego końca. No i pokażę wam jeszcze las. Jest od razu koło dziadka Damiana. I jest tutaj naprawdę dosyć fajnie.
Idziemy do lasu w takim razie. Tutaj jest ścieżka wydeptana przez Damiana dziadków, znaczy dziadka w sumie. Ten las jest nie jego, ale dziadka Damiana jest po lewej stronie, czyli po tej stronie. Zaraz do niego pójdziemy. No i idziemy sobie lasem, znaczy ścieżką. No i tutaj jest Damiana dziadka las. Nie będziemy do niego wchodzić, tylko go tak mniej więcej sfilmujemy. Idziemy, 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 idziemy. Ponuro jak w lesie. Ale jest tutaj bardzo fajnie. Chodzimy tutaj, tędy chodzimy z naszymi pieskami. W lesie trzeba być cicho, więc przez chwilę nie będziemy się nic odzywać, a wy popatrzcie naszą wycieczkę. Idziemy lasem. Cały czas. Teraz zobaczycie, gdzie wyjdziemy. Naprawdę tam jest fajnie. Las Damiana dziadka. Może wejdziemy, bo tu jest akurat ścieżka. Wejdziemy i pokażemy wam w środku, jak wygląda. Lasek, las, paprotki, podstawa, wiele drzew, no bo las by nie może być bez drzew. Jesteśmy w lesie. Damiana dziadka. Dobra. No to idziemy dalej. Pokażemy wam, gdzie można wyjść tą magiczną ścieżką od domu dziadka. Dobra. Idziemy. Ścieżka, jak widać, wydeptana już. Drzewa, jak to drzewa. I tam daleko jest takie jakby światło. Tam właśnie idziemy. Długa droga, co? Tylko 2 minuty, więc nie tak daleko. Las jak las, ciemny, straszny. Ładne powietrze. Często tędy przechodzimy, żeby iść na spacer. Ostatnio wczoraj, nie, przedwczoraj szliśmy 7 km do sklepu po batona, ale to nieważne. No jesteśmy i piwo. Jesteśmy. Tam daleko jest kombajn. Idzie tak Damiana. Ale co, nie będziemy ich nagrywać. No i wyszliśmy na pola. No i dalsze lasy oczywiście. Tutaj jest kogoś pole, las, 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 las. No i co? Fajnie tutaj jest. Tutaj są sosny, brzozy, sorry. Super, co? Podoba mi się bardzo. Pokażemy niedługo wam jeszcze zwierzaczki, do których właśnie kroczymy. Chwilę nam się zejdzie, bo to dłuższa droga, bo teraz idziemy naokoło w sumie. Pokażę wam. Dobra, pokażemy drogę. Tutaj chodzimy na spacery. Tutaj chodzimy właśnie na spacery. Tutaj jest dużo lasów. Tam jest las, tu jest las. Wszędzie lasy widzimy. Wszędzie drogi do lasu. Ciekawie, nie? Dobra. Wracamy za chwilę. Tutaj jest tak jakby boisko. Tutaj sobie grają wszyscy. Tutaj są drzewa kogoś. Tutaj, a tam sobie jedzie kombajn. Przybliżymy go, żeby było go widać. Wielki, że się nawet nie mieści. Dobra, no to idziemy. Będę wam pokazywała, ale na razie nie będę nic mówić. Jak wiecie, tu jest już wydeptana droga, kombajn za nami kroczy. Dobra, wchodzimy na drugie podwórko, gdzie tutaj są bardzo fajne zwierzęta. Popatrzcie, kury, koguty, malutkie ptaszki. Zobaczcie, możemy do nich spokojnie podejść i iść w sumie za nimi. Tutaj jest ojciec. Patrzcie, jak dużo. Jak ładnie idą. Dobra, pokażę wam malutkie.
Ale te są już większe, były jeszcze mniejsze, wiecie? Matka z małymi kaczuszkami. Tamtego to nie wiem, gdzie są. Te malutkie. Wczoraj już ich nie widziałam. Tutaj mieszkają sobie kury, które tam sobie wysiadują coś. Nie wiem, nie mogę ich zobaczyć. Dobra, widać jedną kurę. Tutaj sobie właśnie mieszkają. Tu jest duże podwórko. Tutaj dużo zwierzaczków. Tutaj są miejsca dla zwierząt, ale chyba nic nie będzie widać. Chyba, że tak zrobimy. No i wtedy... Tam są malutkie kurczyczki. Można tu wejść? Tutaj są... Nie wiem, czy będzie coś widać. Tutaj akurat był fałszywy alarm. A tak to wygląda. Przejdziemy gdzieś, gdzie naprawdę będą malutkie, jeszcze mniejsze od tych. O, zobaczcie, jakie zaloty. Możemy to nagrać z bliska. To jest chyba ojciec. Mamusia. Dobra, idziemy teraz dalej. No tutaj są starsze, tu są troszkę młodsze. No i wchodzimy. No i tutaj jest ta nasza mamusia. Z mniejszymi kaczuszeczkami. Nie wiem, czy nas nie zaatakuje. Są malutkie. Tutaj mieszkają. Tu kurki śpią, wysiadują sobie jajeczka. Mają takie specjalne domki porobione. Kaczuszki też mają swoje miejsce, jedzenie, picie. No i tak to wygląda. Teraz tutaj są bardzo grube kury, będą chyba dzisiaj mieli, ale to nie już. No i tutaj jest stodoła. Tak jak na każdej wsi znajduje się stodoła. Teraz przejdziemy dalej. Za stodołę. Patrzcie, jaki wielki. Dobra. No tutaj jest tak jak na wsi, bardzo fajnie. Idziemy za stodołę. No i jesteśmy za stodołą. Tutaj mamy tył stodoły wielkiej. Tutaj Damian dziadek kosi trawę dla królików. Drzewa, tam dalej są tutaj te truskawki. Bagno, zaraz weźmiemy, zobaczymy go mniej więcej tak jak się da. To jest dobre miejsce. To jest bagno. Tam są dzikie kaczki. Dalej sobie płyną, ale ich nie zobaczymy. No to co, idziemy dalej. O, tutaj właśnie wczoraj kosiliśmy trawę dla królików. Znajdziemy tylko wyjście stąd i pokażemy resztę. Komary gryzą, muchy, w ogóle wszystko. Ale cóż, urodki wsi, nie? To jest Damianek, idzie sobie za mną. Gdzie tu jest wyjście? Dobra, tędy chyba. Tędy się da wyjść. Aha, idziemy jeszcze w jedno miejsce, o którym jeszcze nie wiedziałam, ale też cię dowiem za chwilkę. Maszerujemy. Maszerujemy. To jest zamiana dziadka wszystko. Zobaczcie. Resztę, bo za domem miał. No i tutaj dalej kawałek. Też ma. Uff. No i tutaj jest bagno. Z przybliżenia możemy go zobaczyć, bo akurat jest blisko. Dobra. Porzeczka. Gruszka. Groch. No i dużo truskawek do końca. Nie będziemy już przechodzić.
wracamy, znajdujemy drogę wyjścia, właśnie widzę morchewki, bardzo dużo jest dla królików. Jedziemy sobie polem, truskaweczek. Dobra. Duże rośliny. Hop, hop. Gryzą mnie. No i mój misio sobie biegnie. I tu są nasze jeżdżyny. Wczoraj ich zerwaliśmy prawie całą miskę taką dużą, więc się pokuliśmy. O, no i tutaj wyszliśmy na wieś. Jesteśmy na wsi. Tutaj są jakieś drzewa, tutaj wiśnie. Są wiśnie, orzechy. Laskowe oczywiście orzechy. No i sobie tu ptamy. Tutaj ktoś ma sobie drzewka, tutaj też. No i droga prowadząca nas do domu. Okej. Okay. Tam idzie jakiś człowiek. Nie zobaczymy go, ale później może go zobaczymy. To pewnie Damiana wujek sobie kroczy w naszą stronę. Resztę pokażemy za chwilkę. Zbliżamy się do kapliczki. Mój kochany mi się okaże mi być cicho. No pokaż, twarzyczku, pokaż. Tutaj jakieś krowy wyją. Świnie. I muzyka gra. Tutaj zbliżamy się do kapliczki, która jest dosłownie kawałeczek ode mnie na dziadka domu. W sumie wam pokażemy ile. Kury. No i popatrzcie, jaka śliczna. To jest kapliczka. Ładna, co? No i tutaj jest dookoła. Damian się przewleka. I pokażę wam, jak daleko jest ode mnie na dziadka do domu od kapliczki. Dosłownie to kawałek. Tutaj jest jedno podwórko Damiana dziadka. Gospodarcze. Gospodarcze, dokładnie. Tutaj jest takie mieszkalne. Kawałek, co traktor przede wszystkim. Może go zabraknąć. Z daleka możemy jeszcze sprawdzić domek 5A. Ładny, co? Jak u tych. A, no i ta furtka. No, jesteśmy znowu na terenie domu. Fajnie. Tutaj sobie siedzimy. Damianek idzie. Tu jest garaż, w którym wchodzimy do domu.